Mikołaj Witliński, zawodnik Anwilu Włocławek. Mikołaju, Łukasz Seweryn, zawodnik Asseco Gdynia, powiedział, że 7 punktów, które stracili dziś do Anwilu, to jest taki wynik, który da się odrobić w Gdyni. A czy z perspektywy Anwilu 7 punktów zaliczki to z kolei wynik, który Was zadowala i który uważacie, że obronicie w Gdyni? No, myślę, że najważniejsze było zwycięstwo. Jesteśmy, można powiedzieć, w małym kryzysie, ponieważ wiele zawodników w naszej drużynie złapało kontuzję. Przegraliśmy 2 mecze z rzędu, więc ten mecz był, można powiedzieć, mogliśmy się odbudować dzięki tej grze. Więc myślę, że najważniejsze było zwycięstwo, a 7-punktowa przewaga myślę, że jest jak najbardziej wystarczająca na to, abyśmy przeszli do następnej rundy, ponieważ nie obawiamy się Asseco na ich wyjeździe. Wiadomo, ciężko się gra na wyjeździe, ale to jest, myślę, większa motywacja i sprężymy się jeszcze bardziej. Powiedziałeś mecz na przełamanie dla drużyny, ale wydaje mi się, że to też był mecz na przełamanie dla Ciebie. W poprzednim meczu nie zagrałeś, mimo tego, że wszyscy oczekiwaliśmy bardzo Twojej gry. Dzisiaj z kolei prawie 19 minut na parkiecie, 6 punktów, 6 ważnych punktów. Jesteś z siebie zadowolony i czy to rzeczywiście był taki ważny dla Ciebie mecz? Cieszę się bardzo, że mogłem dostać szansę, ponieważ tak jak Pan wspomniał, że w poprzednim meczu nie dostałem szansy. Jeszcze w poprzednim meczu również też nie dostałem szansy. Więc jestem tylko szczęśliwy, że w tym meczu otrzymałem szansę, dostałem dość sporo minut i starałem się jak najbardziej wykorzystać. I czy to był dobry mecz z mojej strony? Nie mi to oceniać. No, myślę, że pokazałem charakter, pokazałem ducha walki i to należy do oceny trenera. Po pucharowym przeciwniku za chwilę wracamy do ligi i mecz z mistrzem Polski na wyjeździe, z pewnością szalenie trudny. Mówiło się dzisiaj na konferencji pomeczowej, że najprawdopodobniej Duszan Katnicz wróci i powiedz mi, czy to rzeczywiście tak wygląda, że na treningach już Duszan dołączył do Was i czy macie nadzieję, że z nim w składzie uda się pokonać mistrza Polski? Duszan jeszcze do nas nie dołączył do treningu, gdy mamy trening na kontakcie. Cały czas odpoczywa, ale tak jak wszyscy mówią, że dołączy, no to na pewno dołączy, jak trener Dominik tak powiedział. To też jest psychologiczna jakaś wtedy psychologiczny impuls, że bardziej będziecie wierzyć w siebie? Na pewno pojedziemy tam w okrojonym składzie, ale gra z mistrzem Polski na ich terenie, notabene, to będzie jeszcze dodatkowa motywacja do tego, aby wywieźć 2 punkty z Zielonej Góry. Dziękuję bardzo.